Dar terapii Irvina Yalama. Jest to książka, którą pochłonąłem dosłownie w 3 dni, ma prawie 400 stron. Przeczytałem dużo książek psychologicznych w życiu. Ostatnio czytam całą masę książek psychoterapeutycznych. I naprawdę większość tych książek robiła na mnie wrażenie większe lub mniejsze, ale ta książka zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że ciężko mi nawet ująć to w słowach, jak bardzo ta książka zrobiła na mnie wrażenie. Dar terapii. Jest to książka napisana przez psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem Irvina Yaloma, który pracuje w nurcie egzystencjonalnym. Jak sam opisuje, zorientowanym na pracę długoterminową psychodynamiczną z pacjentem, tylko zorientowaną wokół nurtu egzystencjonalnego. Książka jest przeznaczona dla terapeutów, aczkolwiek wielu pacjentów znajduje w niej też wartość, żeby zobaczyć od środka, jak wygląda proces terapeutyczny. Sama książka jest napisana bardzo przyjemnym i przyjaznym językiem. Światło, jakie rzuca Irvin na proces psychoterapii, w jaki sposób to wyjaśnia w sposób naukowy, logiczny, racjonalny, jest tak niesamowicie wzruszający, tak niesamowicie mnie poruszył po prostu. Naprawdę czytałem tę książkę niesamowicie poruszony. Nie ukrywam, że miałem kilka takich momentów czytania, podczas czytania książki, dosłownie takie what the fuck, bo niektóre teorie w tej psychoterapii egzystencjonalnej mocno na pierwszy rzut oka rozmijały się z tym, co ja znałem do tej pory. I na początku miałem taki duży opór, na przykład do takiej dużej bliskości z pacjentami, bo generalnie Irvin bardzo namawia do dużej bliskości, intymności z pacjentami, tylko poprzez intymność nie mam na myśli seksualność, tylko intymność emocjonalną. I na przykład cała książka głównie sprowadza się do tego, że głównym procesem leczenia w psychoterapii, niezależnie czy to jest psychoterapia psychodynamiczna, gestalt czy inna, jest relacja terapeutyczna, a wgląd, interpretacja i konfrontacja, czyli ten intelektualna część pracy psychodynamicznej terapeuty, to jest jakaś tam część zmiany, ale badania potwierdzają, że największy wpływ na zmianę ma relacja terapeutyczna, która powstaje bliska relacja z terapeutą. Miałem takie ogromne przemyślenia, że taka ortodoksyjna psychoanaliza od zawsze nakładała ogromny dystans między pacjentem a terapeutą, gdzie terapeuta miał być tą taką białym ekranem, gdzie pacjent nic nie wie o terapeucie, a Irvin namawia do czegoś zupełnie innego. I udowadnia to w sposób logiczny i naukowy, dlaczego otwieranie się przed pacjentami, mówienie o swoich uczuciach, a nawet wyrażanie swoich jakichś osobistych czasem rzeczy z życia, które mogą pomóc w procesie terapeutycznym, mają zbawienny skutek w terapii. I to samo właśnie się zacząłem orientować, istnieje w nowoczesnym podejściu do terapii psychodynamicznej, bo o tym mówimy. O tym, że stereotyp białego ekranu, gdzie terapeuta jest przeźroczysty i pacjent nic nie wie o tym terapeucie, nie musi wiedzieć, to jest mit. Jest potwierdzone naukowo, że w momencie, kiedy terapeuta zaczyna być po prostu ludzki, emocjonalny, ciepły, troszczyć się o pacjenta, mówić o swoich uczuciach, pokazywać mu, że to jest uczuciem, ma niesamowity wpływ na lecznicze sposoby i lecznicze warunki terapii. Że pacjent sam się zaczyna otwierać, widzi w nas kogoś autentycznego. Jest to niesamowite podejście, naprawdę bardzo dużo wziąłem z tej książki dla siebie i myślę, że dużo z tych rzeczy, które tam przeczytałem, pozostanie ze mną już na zawsze i chciałbym, żeby tak było. Uważam, że ta bliskość, którą proponuje Irvin, jest niesamowita i że zbędny dystans, który tworzą ortodoksyjni psychoanalitycy, i takie rzeczy, które mają wzbudzić tylko opór w pacjencie, nie jest wcale pomocne. Z własnego doświadczenia już wiem, że pacjenci, którzy do mnie przychodzą, którzy wcześniej zrezygnowali z psychoterapii psychodynamicznej, to właśnie byli najczęściej pacjenci, którzy zrezygnowali z psychoterapii psychodynamicznej, zawsze mówili to samo, że terapeuta był nieobecny, czuli się zignorowani, czuli, że milczeli za dużo ci terapeuci, że nie było z nimi kontaktu, że mieli wrażenie, jakby rozmawiali ze słupem soli i jakby terapeuta wyniosły. I pacjent rezygnował z terapii. I co z tego, że teoria psychoanalityczna mówi, że to jest dobre, bo przeniesienie i na przeniesieniu można pracować? Być może. Jak pacjent rezygnuje z terapii i nic z leczenia. Poza tym swoją drogą to już jest też przestarzała teoria.
Więc najnowsze badania donoszą na temat psychoterapii, że to ta więź terapeutyczna, relacja ma leczniczy skutek, a wygląd tak naprawdę jest tutaj pomocniczym narzędziem do budowania relacji, która pomaga pacjentowi odkryć swoje na przykład dysfunkcyjne schematy i je zmienić. Jest dużo rzeczy, z którymi mam wątpliwości co do tych Irwin pisze, do których muszę sobie to poukładać w głowie. Na przykład Irwin bardzo zachęca terapeutów do bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentami, żeby trzymać pacjenta za rękę jak płacze, na przykład żeby się nie bać przytulić, go pogłaskać. I powiedzmy takie gesty, które nie mają zabarwienia erotycznego, ale mimo wszystko są bardzo intymne. Mam co do tego duże wątpliwości, bo mój obecny kontakt z pacjentami sprowadza się tylko do podania dłoni i to tylko w momencie, kiedy pacjent sam podaje, a sam raczej nie podaje. Ale nie mam też takiego podejścia, że nie wiem, mam taką sytuację w gabinecie, że wysoko wiszą wieszaki tam w przedpokoju i mam na przykład niziutką pacjentkę jedną, która przychodzi i sama nie dosięgnie do tego wieszaku, żeby powiesić swój płaszcz, więc nie mam z tym problemu, żeby wziąć ten płaszcz, od niej ściągnąć jej go z pleców i powiesić na tym wieszaku i potem z powrotem jej podać i pomóc go założyć. Nie mam z tym problemu, nie widzę tutaj żadnej potrzeby tworzyć jakiegoś zbędnego dystansu w takich sytuacjach, gdzie ten dystans nie jest potrzebny, ale mam wątpliwości co do przytulania pacjentów czy jakichś innych form bliskości, które powiedzmy no nie do końca jeszcze wiem, jak do tego tematu podejść. Na razie pozostanę przy tym, przy czym jestem. Może mi się w przyszłości zmieni. Ale z tego, co wiem, w moim nurcie też psychodynamicznym raczej ten kontakt fizyczny powinien być ograniczony do minimum. Ale bardzo dużo wziąłem z sobie takiej naturalnej troski o pacjenta, że naprawdę, żeby się troszczyć o tego pacjenta, żeby tworzyć z nim taką głęboką więź intymną, żeby pokazać mu tą ludzką część siebie, swoje uczucia związane też z tą sytuacją terapeutyczną, żeby zachęcić pacjenta do tego samego, tworzyć tą bezpieczną, ciepłą przestrzeń. I już mam takie sytuacje, że pacjenci dowracają mi do gabinetu i mówią coś, co naprawdę mnie tak łapie za serce, że czuję się tutaj tak bezpiecznie i tak ciepło, że naprawdę lubię tu wracać do tego gabinetu, że to jest dla nich taka oaza spokoju, gdzie oni tu mogą się wyciszyć, poczuć dobrze, gdzie ja ich poczęstuję herbatką, którą w pięknym czajniczku ugotuję, czy kawą, jeśli mają ochotę. Są to takie czułe, powiedzmy, intymne gesty, które nie mają żadnego zabarwienia, a pokazują troskę o drugiego człowieka i tworzy to już jakąś relację. Jak najbardziej jestem za takim podejściem niż za jakimś sztywnym, ortodoksyjnym trzymaniem granic, że ja na przykład pacjenta nie poczęstuję herbatą, bo to jest już zbyt intymne. Więc bardzo, bardzo dużo ciepłych uczuć miałem związanych po przeczytaniu tej książki. Miałem takie momenty, że naprawdę takie miałem what the fuck, ale po przemyśleniu zastanawiałem się, że to może ma naprawdę sens. I tak jak mówię, miałem takie przemyślenia, że naprawdę dużo wziąłem i wezmę do swojej pracy psychologicznej z tej książki i że dużo ze mną już zostanie i że mam taką chęć właśnie tworzenia takiej bliskości z pacjentami, bo mam uczucie i głęboką wiarę, które są potwierdzone faktami naukowymi, że ta więź odparta na bliskości ma leczniczy wpływ na terapię, na lecznicze na działanie zdrowia psychicznego pacjenta, że pacjent poprzez to, że się uczy tej bliskości z terapeutą, potem się może zacząć uczyć tej bliskości z innymi ludźmi na zewnątrz, bo bardzo często pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu, nie mają umiejętności interpersonalnych nawiązywania więzi czy relacji z innymi ludźmi. Jest to bardzo ciekawe podejście, bardzo, bardzo mi się to podoba, to egzystencjonalne podejście do człowieka. Tak, więc mam bardzo dużo pozytywnych uczuć i niezależnie od tego, że moim fundamentem jest ten nurt psychodynamiczny i będzie, bo jest mi najbliższy w pojmowaniu ludzkiej psychiki, to ja od zawsze, od samego początku mam otwartość na inne nurty, ciekawią mnie inne nurty, niektóre mniej, niektóre bardziej. W każdym widzę jakąś wartość w tych nurtach, które oferuje świat naukowy. Tak jak powiedziałem, niektóre mnie nie interesują, niektóre bardziej, ale wszystkich jestem ciekaw. Na przykład odnośnie zaburzeń lękowych najbardziej mnie ciekawi nurt CBT. Czytam sobie, w jaki sposób pracuje się z lękami, z konkretnymi fobiami w tym nurcie. W podejściu do relacji, budowania relacji z człowiekiem, to właśnie egzystencjonalny. Tutaj tym, że ten gestalt się pojawia, też jest to ciekawa forma dla mnie. A w pojmowaniu psychiki, pracowanie nad wyglądem pacjenta i ogólnych takich założeniach fundamentalnych pojmowania ludzkiej psychiki, no to ten psychodynamiczny.
No, więc bardzo mnie to ciekawi, takie można by powiedzieć podejście integratywne, mimo że jestem, kształtuję się w podejściu tylko psychodynamicznym, ale mam taką otwartość i myślę, że to jest fajne, żeby mieć też otwartość na inne rzeczy, na inne nurty, a nie zamykać się tylko na tą jedną rzecz, jak to mówił Irwin, nie bawić się w seksiarstwo psychoanalityczne. Więc bardzo polecam tą książkę, uważam, że każdy pacjent i każdy terapeuta powinien tą książkę przeczytać i mimo, że nie trzeba się zgadzać ze wszystkim, co on tam pisze, na przykład z tym, żeby odwiedzać pacjentów w domu, czy ich głaskać po głowie i jak ja też mam taki opór, że raczej nie wiem, czy bym chciał odwiedzić pacjenta w domu, czy głaskać go po głowie, czy jakieś inne wyrazy czułości, które bym przewijał do pacjentów, ale to nie znaczy, że książka nie ma wartości, bo ma. I bardzo, bardzo uważam, Dar Terapii, list otwarty do nowego pokolenia terapeutów, to jest pozycja obowiązkowa. Obowiązkowa dla każdego terapeuty, żeby zrozumiał, jak ważna jest relacja i budowanie więzi z pacjentem w naszych gabinetach psychologicznych i psychoterapeutycznych. Tak, pochłonąłem ją w 3 dni, tak mnie wciągnęła, więc aż mam taki smutek, że już skończyłem czytać, aczkolwiek na szczęście dobrze, że Jalom ma dużo więcej innych książek, tylko teraz mam jeszcze na tapecie inne książki do przeczytania, tym razem psychodynamiczne, więc jak je skończę, to na pewno wrócę do Jaloma, bo mnie bardzo zainspirował ten człowiek, więc dziękuję za obejrzenie recenzji.